Wspominamy archiwalne wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza dotyczące m.in. odrzucenia konstytucji Unii Europejskiej przez Francję i Holandię, upadku mitu o profesjonalizmie działaczy lewicy, czy konfliktu Ukraina-Rosja. Proszę Państwa, no to już się wszystko wyjaśniło. W niedzielę Francuzi odrzucili konstytucję Unii Europejskiej, a w środę jeszcze z większą siłą odrzucili ją Holendrzy. W związku z tym w środowisku biurokracji brukselskiej no, zapanowały nastroje żałobne. Wszyscy mają nosy spuszczone na kwintę, jakby im tam coś poodpadało, no ale nie wiedzą, co zrobić, ponieważ najwyraźniej w swojej pysze nie przewidzieli takiej możliwości. Widać, że rzeczywiście jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to rozum odbiera. W związku z czym ta biurokratyczna arystokracja brukselska uwierzyła we własną propagandę, to znaczy uwierzyła w to, że wszyscy są zachwyceni tym kierunkiem ewolucji integracji europejskiej i wszyscy będą ten kierunek popierali. Otóż okazało się, że nic podobnego, że narody europejskie są zaniepokojone właśnie taką możliwością, instynktownie czują, że padną ofiarą tej międzynarodówki biurokratycznej, która chce wyzuć się z suwerenności, z możliwości życia po swojemu. Krótko mówiąc, póki jeszcze to jest możliwe, powiedzieli nie. Jeszcze nie weszliśmy tak dobrze w środek Unii Europejskiej, a już się szykuje poważny konflikt. Właśnie dzisiaj przyjechała pani Hübner, komisarz unijny, no i powiedziała dziennikarzom w Warszawie, że Komisja Europejska oczekuje, iż Polska będzie kontynuowała zbawienny plan Hausnera. Tymczasem, jak wiadomo, zbawienny plan Hausnera nie może być kontynuowany, ponieważ pani Jolanta Banach i inni koryfeusze socjaldemokracji polskiej muszą nam za 18 miliardów złotych pokazać, jak się smacznie walczy z głodem i innymi plagami. Otóż mamy do czynienia z konfliktem, mamy tutaj przykład konfliktu między koniecznościami politycznymi, że tak powiem, żeby kształtować właściwy imaż lewicy wśród opinii polskiej, no i oczekiwaniami Unii Europejskiej, że Polska zapłaci składkę do Unii zwyczajnie, prawda? Jak Państwo pamiętacie z pewnością, plan, zbawienny plan Hausnera miał wygenerować oszczędności w latach 2004-2007 na poziomie 31 miliardów złotych. To jest właśnie tyle, ile nam jest potrzeba na składkę unijną w tym okresie. No i wprawdzie oczywiście pan premier Belka liczy na to, że uda mu się pożyczyć te pieniądze u lichwiarzy i jeszcze więcej, no ale wtedy Polska może mieć problemy z wejściem do strefy euro, na co liczy Komisja Europejska, no żeby już ta integracja ekonomiczna i polityczna postępowała zgodnie z planem, jaki tam sobie Niemcy założyli. Oczekiwania na opłacenie przez Polskę składki są o tyle ważne, że jak pani Hübner przypomniała, Francja i Niemcy liczą na to, że na obniżenie składki unijnej wszystkie te państwa, które w tej chwili są płatnikami netto, Niemcy przede wszystkim liczą na obniżenie składki unijnej, krótko mówiąc, że będą w przyszłym budżecie mniej płaciły tym państwom, które się tych pieniędzy spodziewają. Proszę Państwa, w ostatnią sobotę, to znaczy w ostatnią sobotę lipca, prysnął jeszcze jeden mit. On już, co prawda, był bardzo poważnie zarażony, mianowicie mit profesjonalizmu lewicy, a w szczególności działaczy prominentnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ten mit prysnął przy okazji przesłuchania pana marszałka Cimoszewicza, pan marszałek przed Sejmową Komisją Śledczą, która badała aferę Orlenu.
pan marszałek Cimoszewicz, zanim został marszałkiem, był ministrem spraw zagranicznych, przedtem był jeszcze premierem rządu własnego, a jeszcze przedtem był ministrem sprawiedliwości. Także, jak to mówi się w strzelach kominiarskich, z niejednego komina wygrywał, więc jest, że tak powiem, politycznie doświadczony. No i trudno wymagać większego profesjonalizmu od kogoś, kto takie funkcje piastował. No, to musi być profesjonalista całą grą, bo można powiedzieć człowiek renesansu, minister sprawiedliwości, premier, minister spraw zagranicznych, wreszcie marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, kandydat na prezydenta. No czyż można sobie wyobrazić większego profesjonalistę? Nie można. No ale pomijam ten wątek, że tak powiem, akcyjno-podatkowy, bo ja uważam, że to błądzenie jest rzeczą ludzką. Kto z nas nie miał mecenasowej siupsianki, prawda? Także to są takie drobiazgi, które można by wybaczyć nawet kandydatowi na prezydenta. Proszę Państwa, jest już pierwsza ofiara szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Pan poseł Paweł Zalewski z Prawa i Sprawiedliwości, na razie jeszcze z Prawa i Sprawiedliwości, został zawieszony w prawach członka PiS-u za krytykę, publiczną krytykę postępowania pani minister spraw zagranicznych Anny Fotygi, bo w wywiadzie, w rozmowie w Radiu Tok FM pan poseł Zalewski powiedział, że pani Fotyga nie potrafiła odpowiedzieć na pytania, jakie jej stawiali członkowie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, między innymi on, a pytania dotyczyły drobiazgu, mianowicie co właściwie pan prezydent podpisał na tym szczycie, to znaczy na czym polega sławny kompromis z Janiny, który jest naszym sukcesem. No, chcielibyśmy się dowiedzieć, co właściwie, z czego mamy się cieszyć, no ale to jest właśnie tajemnica państwowa, więc na razie musimy się cieszyć z tajemnicy państwowej. Proszę Państwa, jesteśmy w wielkim dysonansie poznawczym, w wielkim dysonansie poznawczym z powodu, jak zwykle, z powodu nadmiaru sukcesów, dobrych wiadomości. Otóż już Europa, co ja mówię, Europa, świat wstrzymał oddech z powodu gazowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy okazało się, że trzeciego dnia Ukraina odniosła niebywałe zwycięstwo. Jak przed rozpoczęciem wojny rosyjsko-ukraińskiej płaciła za 1000 metrów sześciennych gazu $50, to po szczęśliwym zakończeniu wojny, po zostawszym zwycięstwie, płaci $95 za 1000 metrów sześciennych. Dwa razy więcej. Czy to nie jest wielki sukces? No każdy by tak chciał, to jasne, prawda? Gazprom, ale to jeszcze nie koniec dysonansu poznawczego naszego, bo Gazprom będzie dostawał za 1000 metrów sześciennych gazu $230, tyle ile na przykład Polska płaci, ale Ukraina będzie płaciła tylko 95. Oczywiście natychmiast rodzi się pytanie, skąd się bierze reszta. Wprawdzie święta Ewangelia poucza nas, że doszło do rozmnożenia, cudownego rozmnożenia wina, chlebów jęczmiennych i jakichś rybek, ale o cudownym rozmnożeniu dolarów nawet święte Ewangelie nie wspominają, a tu mamy do czynienia z ewidentnym, cudownym rozmnożeniem dolarów. Proszę Państwa, dzisiaj przypada druga rocznica, dzisiaj to znaczy 2 kwietnia, przypada druga rocznica śmierci Jana Pawła II. No i to jest okazja do refleksji nie tylko nad tym pontyfikatem, ale również nad tym, co z niego pozostało w naszym życiu publicznym. Ale niestety do tej rocznicy dobrała się banda idiotów w postaci gwiazd polskiego dziennikarstwa. I w rezultacie się ta rocznica przekształca się w groteskę. Jakiś taki groteskowy mecz bokserski Andrzeja Gołoty, naszego wielkiego rodaka Andrzeja Gołoty z Panem Bogiem, o to, czy będzie santo subito, czy będzie mniej subito. Więc najgorzej, jak idioci się dorwą do czynu.
i jeszcze dodatkowo mają dobre chęci. Proszę Państwa, pan prezydent w końcówce swojej prezydentury trysnął taką fontanną łaskawości, że aż wzbudziło to zainteresowanie prokuratury, co wynika, że ponownie odżył konflikt między różnymi grupami służby bezpieczeństwa cywilnej i wojskowej, bo prokuratura, inspirowana oczywiście przez dziennikarzy śledczych, bo to dziennikarze śledczy takie rzeczy wyciągają na światło dzienne, zainteresowała się sprawą niejakiego Piotra Filipowskiego, który teraz nazywa się Peter Vogel i jest Szwajcarem i wielkim finansistą. Otóż w 1971 roku tenże Piotr Filipowski zamordował z zimną krwią podobno jakąś starą kobietę, za co dostał 25 lat z więzienia i w 1979 roku wyszedł na przepustkę w odbywaniu kary, co się dosyć rzadko zdarza takim szubienicznikom skazanym prawie na dożywocie. Mało tego, że wyszedł na przepustkę, ta przepustka trwała dosyć długo i zakończyła się wyjazdem za granicę z oficjalnym paszportem w 1983 roku, a więc wtedy, kiedy jeszcze obowiązywały surowe prawa stanu wojennego i nawet myszka by się przez granicę nie przecisnęła, a pan Filipowski się przecisnął. Proszę Państwa, mamy do czynienia z dwoma jednoczesnymi, ale jednocześnie przeciwstawnymi sobie procesami. Z jednej strony Lewica Polska, która jak wiadomo w tej chwili jest jedna, ale w trzech osobach, gwałtownie poszukuje proletariatu zastępczego. Problem polega na tym, jak już chyba kiedyś mówiłem, że rewolucjonista bez proletariatu to jak cygan bez dżumli. To jest w ogóle postać groteskowa, śmieszna. No i tak się złożyło, o czym świadczą notowania, że proletariat, a więc pracownicy najemni, odwrócili się od każdej z trzech lewic. No i w związku z tym jest problem rewolucjonistów bez proletariatu. Gwałtowne poszukiwania proletariatu, głównie wśród tak zwanych elementów socjalnie bliskich, wyjaśniam młodzieży, że to prokurator generalny Związku Sowieckiego Andrzej Wyszyński wymyślił takie określenie elementy socjalne bliskie, bliskie bolszewikom oczywiście, wśród złodziei, bandytów i tak dalej, co zresztą jest prawdą, bo to są elementy socjalnie bliskie. No i wśród elementów socjalnie bliskich poszukują proletariatu zastępczego. W tym celu została utworzona jeszcze za rządów Müllera, Leszka, premiera, taka narodowa strategia integracji społecznej, która między innymi ma zapobiegać społecznemu wykluczeniu, no i tam tym społecznemu wykluczeniu podlegają między innymi prostytutki, bezrobotni, bezdomni, no i goje i lesbijki oczywiście, goje, czyli geje, goje. Proszę Państwa, wygląda na to, że wojna na górze, której świadkami jesteśmy właściwie od 2005 roku, weszła na wyższy stopień eskalacji, jeśli można tak powiedzieć. To, że weszła na wyższy stopień eskalacji, o tym świadczy nakaz zatrzymania pana Ryszarda Krauzego i rewizja, jaka została przeprowadzona w jego mieszkaniu w Gdyni. To oznacza, że premier Kaczyński podjął rękawicę, jaką rzuciła mu opozycja, a zwłaszcza dawni koalicjanci, i postanowił, że tak powiem, przejść do konfrontacji. To jest jednocześnie zasadnicza zmiana w dotychczasowym sposobie funkcjonowania Polski, bo ona wydaje się łamać najważniejszą zasadę niepisanej Konstytucji III Rzeczypospolitej, ustaloną przy okrągłym stole. Zasada ta brzmi, przypominam, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na początku epidemii, i to bardzo dziwnej z punktu widzenia medycznego, ponieważ psychiatria nic nie mówi, że choroby umysłowe mogą mieć charakter epidemiczny. Mówimy o chorobach zakaźnych, takich jak malaria, trąd, tyfus, plamisty itd., ale nie o chorobach psychicznych. One się nie rozprzestrzeniają epidemicznie.
No ale niby się nie rozprzestrzeniają, ale wszystko wskazuje na to, że jednak się rozprzestrzeniają i to badanie tego przypadku może niesłychanie wzbogacić medycynę. Mówię oczywiście o ojcu Konradzie Hejmo, ale zanim przejdę do omawiania tego przypadku, to chciałbym przypomnieć, kiedy pojawił się pierwszy przypadek pomroczności jasnej w Polsce. Otóż on się pojawił w listopadzie 1993 roku, kiedy pan Bogusław Wałęsa, syn pana prezydenta Wałęsy, spowodował wypadek drogowy. No i na wniosek adwokatów przebadali go lekarze i ustalili, że w chwili tego wypadku znajdował się w stanie pomroczności jasnej, co wpłynęło na łagodne potraktowanie go przez niezawisły sąd. To zostało zapamiętane, że pomroczność jasna wpływa na łagodne traktowanie i najwyraźniej w każdym razie przypomniał sobie o tym ojciec Konrad Hejmo, kiedy triumvirat doktorów IPN-u ogłosił raport 75-stronicowy, który jest takim wyciągiem 700 stron dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. Tam między innymi są raporty świątobliwego zakonnika. No i ponieważ faktom zaprzeczyć niepodobna, zwłaszcza niektórym, ojciec Hejmo, że tak powiem, uciekł w pomroczność jasną.